proszę Państwa, jakie doborowe towarzystwo. Chciałabym tak codziennie kończyć nasz wieczorny program w tak pięknym towarzystwie pań. No i oczywiście już niestety podsumowanie programu Open Night, naszych karnawałowych metamorfoz. Oczywiście piękna biżuteria, którą już tutaj pani Ania zdążyła podarować naszym modelkom. No tak dosłownie w skrócie, szybciutko, dlaczego taki wybór, pani Aniu? Pierwsza pani w bordowej sukience, bardzo ciepły ma naszyjnik, tak żeby dopasować do koloru przede wszystkim. Kolor kamieni też idealnie pasuje do pani i już wtedy tylko naszyjnik, nic więcej, bez bardzo bogaty. Tutaj mamy następny kolor chabrowy, w podobnym kolorze naszyjniczek, też całkiem ozdobny, to jest ta ważka, o której mówiliśmy wcześniej, delikatne już wtedy kolczyki i też nic więcej, żeby nie przeładować. I w ostatniej propozycji mamy perły, tutaj bardzo tak dostojnie, najbardziej jakby elegancko ze względu i na kolor sukienki, na jej długość, i perły automatycznie kojarzą się też z elegancją w takim bardzo stylowym kolorze szarym, zresztą naszyjniczek, wisiorek z szarą perłą i z diamentami nieoszlifowanymi i uszko też tylko zaznaczone pojedynczą perłą. Myślę, że tutaj powstały wspaniałe kompozycje, wspaniałe stylizacje. Pani Emilio, czy pani jest zadowolona z tego efektu końcowego, pani sukienki? Jak one wyglądają na naszych modelkach? Modelki wyglądają pięknie, stroją sukienki, także jestem bardzo zadowolona z efektu. Ja również powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona. Przepiękne modelki, totalna metamorfoza. Pani Beato, co tu jeszcze dodać? No myślę, że już chyba nic. Przepiękne makijaże dostosowane do sukienek, do fryzur. Dziewczyny po prostu wyglądają fantastycznie dzisiaj. Zupełnie inaczej niż pierwszego dnia, kiedy do nas przyszły. I myślę, że powinno im coś pozostać na co dzień, bo tak naprawdę przy dzisiejszej szarości ulicy, przy tej pogodzie, którą mamy, trochę radości i trochę takiego piękna by nam się przydało. Mówiliśmy o dodatkach, mówiliśmy o biżuterii, mówiliśmy o sukienkach, oczywiście o fryzurach, ale nie powiedzieliśmy wszystkiego o makijażu. Kto tutaj się zajmował tym makijażem, jeśli chodzi o nasze trzy przepiękne modelki? Makijażem oczywiście zajmowała się nasza wspaniała kosmetyczka, kosmetolog, makijażystka Monika Reszkowska, która dołączyła do naszego zespołu od niedawna i będzie już od tej pory u nas cały czas, także dziewczyny mogą przyjeżdżać na makijaże, na poprawę urody właśnie do niej. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim paniom. Panie, wyglądacie przepięknie. Mam nadzieję, że tak jak powiedziała pani Beata, tak będziecie, tak pięknie będziecie się czuć przez kolejne miesiące, a nawet i lata, i będziecie zaglądać do galerii Da Vinci już coraz częściej. Ja serdecznie Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję i będę do tego dążyć, żeby takich metamorfoz u nas w Kupcu Poznańskim było jeszcze więcej. Mam nadzieję, że i Państwu one się dziś spodobały. Niestety już dziś się z Wami żegnam i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 17:30.